Najmłodsi i zarazem najpilniejsi żacy zakończyli rok akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym. Uroczystość otrzymania absolutorium odbyła się w niedzielę. Studia dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta odbyły się z programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizatorzy do zadania podeszli wyjątkowo ambitnie. Podglądałam co niektóre zajęcia. Był to ciężki rok, ale zarazem chyba taki bardzo pasjonujący dla najmłodszych studentów, bo widziałam na poszczególnych zdjęciach z prezentacji, że były i budowy domu, i żelki, i zajęcia z kryminologii, kryminalistyki, więc przekrój widzę taki dosyć duży i ciekawy. Szkoła wyższa przyjęła aż 90 młodych studentów. Były 3 grupy, 30-osobowe, także naprawdę cieszyły się te nasze studia bardzo dużym zainteresowaniem dzieciaków. Rzeczywiście, słuchajcie Państwo, myśleliśmy, że będziemy tutaj rekrutację przeprowadzać w jakichś takich terminach przewidzianych. Okazuje się, że po otwarciu listy do zapisu, po 10 minutach się listy zapełniły. Które wykłady najbardziej zapadną w pamięć żakom? Czyli nas pisać po chińsku i gadać. A znasz jakieś, pamiętasz jakieś słówko po chińsku? Fasza, to dziękuję. No na przykład robienie żelków, jak się robi żelki. No te zajęcia, które były na przykład w laboratoriach, też były fajne bardzo. No, te najbardziej mi się podobały. To jak się robi żelki? Żelki, żelatyny i soków różnych takich. Myślę, że to fajna nauka i zabawa. Nauczyłem się, jak robić cegłę, jak robić różne rzeczy też ciekawe. Na przykład jak robić cegłę, żelki. Pamiętasz, jak robić cegłę? Z piasku, żwiru i z betonu. Dzieci już wybierają się na kolejne edycje Uniwersytetu Dziecięcego. Jak zgodnie podkreślają, warto, bo tajemnice wiedzy można zgłębiać w sposób bezstresowy podczas zabawy. Jak poradzili sobie z trudną naukową materią? Moi studenci wszyscy się zawsze pilnie uczą. Ja jestem zadowolona i z tych małych, i z tych większych. Wiem, że się przykładają do nauki i ze wszystkich jestem bardzo dumna. Uczelnia zaprasza już na kolejną edycję. Rekrutacja odbędzie się prawdopodobnie w październiku. 3, 4. Super. Zbieramy czapki. Wszystkim bardzo dziękujemy.